witam serdecznie wszystkich zapalonych pilotów i napalone pelotki w następnej powtórce z gry World of Warplanes. A pilotem samolotu, którego właśnie widzimy, jest znany już wam z jednego z ostatnich odcinków Peter Ply. Cześć! Cześć, cześć. Co to są pelotki? Wytłumacz, bo jeżeli ktoś nie wie. Pelotki to ze skrótu przeciwlotnicza. Działo przeciwlotnicze po prostu. Tak jest. Okej, to co? No to powiedz może na razie, co to jest za mapa i co to jest za samolot. Mapa to port, a samolot to długotierowy Curtiss Hawk 3 dokładnie. Boże. Chińska wersja, znaczy chińska. Wysłana do Chin z Ameryki. Do walk po prostu. Pozwolono w dwa karabiny 7,62 i może przynosić dwie bomby 100-funtowe chyba, jeżeli się nie mylę. Czyli to jest taka, jakby można powiedzieć, zabawka drugotierowa, którą dostaliście no, od Wargamingu na święta. Tak samo jak Tetrarch na przykład w grze World of Tanks. Tak. O, teraz właśnie widzimy, jak zrzucasz dwie bomby. Jeżeli już lata się tym samolotem z bombami, to dwa najbliższe cele i zabiera się za walkę. Samolot jest zwrotny, ale nie zawsze. A jak te bomby się zrzuca, to jednak waga jest mniejsza i ten samolot chyba jest bardziej zwrotny, tak? Tak, i samolot widać jest naprawdę dużo bardziej zwrotniejszy i często mając bomby, a wyrzucając je, na statystykach samolot tak jakby tego w swoim okienku pobocznym nie uwzględnia i przez to czasami samoloty, które są ze zwrotnością u nas na żółto, tak naprawdę ogrywamy je pod tym względem. Ale nie zawsze do końca. Po wyrzuceniu wszystkich bomb zawsze jest jakaś ta strata podobna. Malutka, ale jest. Gra takimi drugimi tierami samolotów różni się czymś od tymi od walki tymi najwyższymi tierami. Jak to wygląda? Czy tutaj gra się, nie wiem, te style takie wznoszenia, czy po prostu lata się i strzela? Jak się gra właśnie takimi drugimi tierami? Do tieru czwartego, powiedzmy trzeciego, obowiązuje, że tak powiem, walka kołowa, ponieważ te samoloty są zwrotne i nie mają jakiejś dużej prędkości, są tylko wyjątki takie jak Arado 80, który już bardziej polega na swojej prędkości niż zwrotności. Ale większość samolotów, a tym bardziej właśnie dwupłatowców, walczy kołowo. Czyli walka kołowa to jest tak zwane próba złapania tyłka drugiego samolotu? O, to jak właśnie było, o właśnie tutaj epicki fart. Mhm. Kasowałem ten samolot chyba ostatnim możliwym pociskiem. Ty walczysz na klawiaturze, czy masz jakiś joystick? Znaczy, to jest mysz z klawiaturą. Mhm. Już po zmianach, tak jak wspominałem ostatnio, zmieniłem sterowanie na jakiś sforum i szczerze mówiąc sprawdza się dużo lepiej. Choć nie wiem jak to jest po patchu. Latałem trochę na serwerze testowym nieźle, ale podobno gamepady i wszystkie inne rzeczy ostro oberwały. No tu była niezła akcja, nawet widzieliśmy rozlatujące się skrzydła przeciwników. World of Warplanes to HP, tam zawsze oczywiście przeciwnicy tej gry mówią, jak może mieć samolot HP. Czy na przykład, nie wiem, można... Czy to HP to jest najważniejsza rzecz, czy na przykład można zniszczyć skrzydło i jest po samolocie, albo strzelić w jakiś tam silnik, albo zabić na przykład pilota. Jak to wygląda? Ja to mniej więcej na takiej zasadzie jak World of Tanks, znaczy nie jestem pewien, czy da się na pewno odstrzelić totalnie skrzydło, ale no, trafienia krytyczne występują na pewno. No, mając łaga 3 i jego 37 w wale śmigła, to te samoloty schodzą tak naprawdę po 2-3 strzałach, no ale trzeba strzelać z 300 metrów. Jest nowy patch w World of Warplanes. Co on zmienia w tej grze? W tym momencie bardzo mocno zmienił sterowanie, przez to wiele osób jest zawiedzionych. Ci, co latali na padach albo joystickach, ponieważ co się stało z przypisaniem klawiszy, nie można teraz przypisywać na przykład dwóch różnych broni do dwóch różnych przycisków,
co przydaje się przy broni różnokalibrowej, bo próbka się skończyła. No. Do tego doszedł tryb walki z botami, o którym zapomniałem wspomnieć ostatnio. Dobiera 5 graczy, z tego co wiem, reszta to boty, przeciwko boty. I tak to rzuca. Okej, okay, jak widzicie, szybko 5-minutowa bitwa. Właśnie w World of Warplanes tak to wygląda, że w zasadzie od razu, można powiedzieć, rzuceni jesteśmy w wir tej bitwy. Samoloty są wokół nas. Całkiem inaczej, jak to jest na przykład w grze War Thunder. Kto co lubi, to wszystko zależy od gracza, nie? Tak, to już... Są perełki w komentarzach, widzę, więc... 6 samolotów zniszczonych, 9 w Plutonie, bo chyba... Nie, kolega akurat nie, Sobun pan... nic nie zrobił tutaj. Nie zrobił. Czyli uderzył 6 zniszczonych... w kryszy, no, przy tym. I 2 cele naziemne dwoma bombami. Czyli co, samolot bardzo przyjemny do zabawy, tak? Jak na zabawkę sprawdza się, tak jak każda zabawka, czyli idealnie. Okej, okay. No to co, no to myślę, że wszystko w tym odcinku. Japoński myśliwiec. A, chiński. Chiński, przepraszam. Nie, ja powiedziałem japoński, ja powiedziałem japoński. Chiński myśliwiec, tak? Tak. Okej, okay. No to tak właśnie fajnie się lata w grze World of Warplanes. Dziękujemy za uwagę. Może chcesz kogoś pozdrowić? Nie, raczej. No to trzymajcie się i czekam jeszcze na jakieś wasze powtórki z gry World of Warplanes. Na razie!